Klienci pytają nas, dlaczego instytucje finansowe coraz częściej interesują się podejściem i ich podejściem do śladu węglowego oraz zadają szczegółowe pytania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Łukasz, dlaczego instytucje finansowe, na przykład banki, udzielając finansowania, pytają o zrównoważony rozwój? Jakie są podstawy prawne tych pytań? Co ciekawe, podstawy tych pytań nie wynikają z jednego aktu prawnego, lecz z szeregu regulacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. I tak na przykład SFDR, czyli rozporządzenie dotyczące ujawnień w sektorze finansowym, nakłada określone obowiązki ujawnieniowe na instytucje finansowe. Dotyczą one na przykład kwestii śladu węglowego ich klientów. Z kolei taksonomia środowiskowa doregulowuje obszar tzw. raportowania niefinansowego, w szczególności w zakresie zgodności z celami środowiskowymi. Dotyczy to zarówno podmiotów finansowych, jak i niefinansowych. Oznacza to, że w praktyce podmioty finansowe będą musiały uzyskać określone informacje od podmiotów niefinansowych, czyli na przykład banki będą musiały uzyskać odpowiednie informacje od swoich klientów. Ponadto trzeba powiedzieć o zmianach dotyczących MiFID-u II. Firmy inwestycyjne przygotowują się obecnie do wdrożenia kwestii w zakresie zrównoważonego rozwoju. I tak instytucje te, doradzając w zakresie instrumentów finansowych, zobowiązane są do uzyskania informacji pozwalających im na ocenę odpowiedniości danego instrumentu pod kątem preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli na przykład preferencji w zakresie śladu węglowego i klientów. I znowu instytucje, efektywność realizacji danego obowiązku uzależniona będzie od tego, jakie dane instytucja finansowa uzyska od swoich klientów, w tym przypadku emitentów instrumentów, czyli podmiotów, które no, nie zawsze muszą zajmować się kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, czy w ogóle raportowaniem właściwym dla instytucji finansowych. Czyli kolejna ogromna zmiana, taka jaką mieliśmy w zakresie MiFID-u właściwie, tak? Kolejne ankiety, szczegółowe pytania w tym zakresie. Dokładnie tak. Następny temat, który myślę, że jest interesujący nie tylko dla instytucji finansowych, ale dla tak zwanych zwykłych spółek, czyli spoza sektora finansowego, to zmiany, które wejdą w życie w zakresie raportowania niefinansowego. Mamy projekt dyrektywy CSRD, czyli dyrektywy w zakresie raportowania o zrównoważonym rozwoju, który wskazuje, że liczba spółek objęta takim raportowaniem będzie znacznie większa niż w tej chwili, ponieważ raportowanie niefinansowe będzie obowiązkiem również średnich przedsiębiorstw, na przykład takich zatrudniających więcej niż 250 pracowników, o obrotach netto powyżej 40 milionów euro. Szacuje się, że w tej chwili do raportowania niefinansowego jest zobowiązanych około 11 tysięcy spółek w Unii Europejskiej, a będzie ponad 50. Także widzimy, że ta skala dotycząca raportowania niefinansowego zdecydowanie wzrośnie i w związku z tym podmioty, które będą interesowały się właśnie tematyką ESG, żeby później zaraportować odpowiednio swoją działalność w tym zakresie, będzie ich zdecydowanie więcej niż w tej chwili. Dodam do tego jeszcze jeden punkt. Dyrektywa CSDD, czyli dyrektywa dotycząca zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Projekt przepisów przewiduje konieczność wdrożenia odpowiednich procedur wewnętrznych i przeprowadzenia badania aspektów dotyczących zrównoważonego rozwoju na poziomie spółki, łańcucha dostaw i kontrahentów tej spółki. I tak, na przykład ślad węglowy w kontekście łańcucha dostaw może być jednym z ważnych wskaźników tego badania. Brak zgodności z nową dyrektywą będzie oznaczał kary finansowe lub może skutkować rozszerzoną odpowiedzialnością cywilną takiego podmiotu. Jak widzimy, regulacje, o których właśnie mówiliśmy, dotyczą nie tylko sektora finansowego, ale wielu spółek spoza, w tej chwili tych, które raportują niefinansowo, tych spółek będzie jeszcze więcej. Skala, tak jak mówiliśmy, około 50 tysięcy spółek w Unii Europejskiej. Dlatego warto przyglądać się tym regulacjom, przygotowywać do tego, co będą oczekiwać wkrótce od nas instytucje finansowe w tym zakresie.